Cykl panna Jane Marple, Agata Christi, świątynia Starte. Czyta Jacek. Doktorze Pender, a co pan nam opowie? Wielebny uśmiechnął się łagodnie. Wiodę życie spokojne i naprawdę niewiele w nim się dzieje, powiedział, ale raz w czasach mej młodości. Zdarzyło mi się coś bardzo dziwnego i tragicznego zarazem. A, zachęcająco mruknęła Joyce Lempriere. Nigdy tego nie zapomnę, ciągnął pastor. Wywarło to na mnie wówczas głębokie wrażenie, a i dzisiaj, gdy sobie przypominam to zdarzenie, znów odczuwam to samo przerażenie i lęk, co wtedy, gdy ujrzałem człowieka powalonego przez śmierć bez udziału jakiejkolwiek żywej istoty. Ciarki mnie przechodzą, rzekł Sir Henry. Tak właśnie i ja się czułem, odparł pastor. Od tamtego czasu już nigdy nie wyśmiewałem ludzi, którzy używają słowa atmosfera. Istnieje bowiem coś takiego, tak jak istnieją miejsca opanowane przez dobre lub złe moce. Znam taki nieszczęśliwy dom, wtrąciła panna Marple. Najpierw stary pan Smithers doszczętnie zbankrutował i musiał się wyprowadzić. Potem zajęli go państwo Carslake i Johnny złamał nogę spadając ze schodów, a pani Carslake musiała wyjechać na południe Francji dla poratowania zdrowia. Teraz mieszkają tam państwo Burden. I oto dowiedziałam się, że biedny pan Burden ma być na dniach operowany. Sądzę, że jest stanowczo za wiele przesądów na ten temat, rzekł pan Peterik. Nierozważnym rozprzestrzenianiem bzdurnych pogłosek można znacznie obniżyć wartość domu. Znam parę duchów o całkiem krzepkim wyglądzie. Zachichotał Sir Henry. Uważam, że powinniśmy pozwolić mówić pastorowi, zauważył Raymond. Joyce wstała z krzesła i zgasiła światło. Tylko migocący na kominku ogień rozjaśniał pokój. Nastrój wyjaśniła. A teraz słuchamy. Doktor Pender uśmiechnął się do niej, usiadł głębiej w fotelu, zdjął binokle i cichym głosem podjął zwolna opowieść ze swej przeszłości. Nie wiem, czy ktokolwiek z Państwa zna wyżynę Dartmoor. Miejsce, o którym mówię, położone jest na jej granicach. Mimo iż to piękna posiadłość, przez parę lat nie znalazł się na nią żaden nabywca. W zimie było tam może trochę ponuro, ale za to krajobraz był urzekający, a i sam dom miał pewne zalety. Kupił go w końcu człowiek nazwiskiem Haydon, Sir Richard Haydon. Znałem go z czasów w koledżu i choć straciłem z oczu na jakiś czas, nasza przyjaźń przetrwała. Tak więc z prawdziwą przyjemnością przyjąłem zaproszenie do cichej kępy, bo tak nazwał świeżo nabytą posiadłość. W domu przebywało nieliczne grono osób. Oprócz Richarda i jego kuzyna Eliota była tam Lady Mannering z córką Violet, bladą i wątłą dziewczyną, oraz kapitan Rogers z żoną, oboje krzepcy i zachartowani, rozmiłowani w koniach i polowaniu. Grupę gości dopełniali młody doktor Simons i panna Diana Ashley. Tę ostatnią znałem już z gazet, gdyż uznana została za piękność sezonu. Wyglądała rzeczywiście urzekająco. Wysoka, ciemnowłosa, o kremowej cerze, spoglądała z pod pół przymkniętych powiek. Skośne oczy nadawały jej twarzy pociągająco orientalny wyraz. Mówiła pięknym, dźwięcznym głosem o głębokim brzmieniu. Natychmiast spostrzegłem, że mój przyjaciel Richard jest pod jej urokiem i domyśliłem się, że całe towarzystwo zostało zebrane tylko jako tło dla niej. Nie byłem natomiast pewny jej uczuć. Kapryśnie rozdzielała łaski. Jednego dnia rozmawiała wyłącznie z Richardem, na innych nie zwracając zupełnie uwagi. Kiedy indziej faworyzowała Eliota, a innym znów razem słała uwodzicielskie uśmiechy panu Simoncowi, spokojnemu, małomównemu lekarzowi. Rankiem w dniu mego przyjazdu gospodarz oprowadził nas po domu. W samym budynku nie było nic specjalnie godnego uwagi. Po prostu solidny gmach zbudowany z dewoniskiego granitu, by mógł oprzeć się czasowi i niszczącym siłom przyrody. Nic z romantyzmu starych budowli, ale zapewniał wszelkie wygody. Z jego okien rozpościerała się panorama wrzosowisk położonych na rozległych wzgórzach, zwieńczonych skalistymi szczytami. Na stokach najbliższego wzgórza znajdowały się kamienne kręgi pozostałości had z epoki neolitu. Na innym wzgórzu odkopano niedawno kurhan, w którym znaleziono wyroby z brązu. Hajdon, niejako znawca starożytności, Objaśniał nam wszystko z werwą i ożywieniem. To właśnie miejsce, mówił, jest szczególnie bogate w stare znaleziska. Odkryte oto szczątki mieszkańców z epoki neolitu, druidów, Rzymian, a nawet ślady wczesnych Fenicjan. Ale najciekawsze jest tamto miejsce. Znacie już jego nazwę cicha kępa. Łatwo chyba zgadnąć, skąd się wzięła. Wyciągnął rękę. Ta część okolicy była szczególnie pusta, gdzie niegdzie tylko porosła wrzosem i paprociami. Ale około stu jardów od domu znajdowała się gęsta kępa drzew. To pozostałość z bardzo dawnych czasów, rzekł Hajdon. Wiele drzew obumarło i zostało wyciętych, ale na ogół wygląda to tak, jak w zamierzchłej przyszłości. Być może jak wtedy, gdy mieszkali tu Fenicjanie. Chodźcie i spójrzcie na to miejsce. Poszliśmy za nim. Gdy weszliśmy między drzewa, ogarnęło mnie dziwne przygnębienie. Sądzę, że z powodu ciszy. Wydawało się, że wśród drzew nie ma ani jednego ptasiego gniazda. Wokół panowała martwota i groza. Spostrzegłem, że Hajdon patrzy na mnie z dziwnym uśmiechem na ustach. Jak odbierasz to miejsce, Pender, zapytał. Czujesz wrogość? A może niepokój? Nie podoba mi się tutaj, powiedziałem spokojnie. I masz do tego pełne prawo. To jest twierdza jednego ze starożytnych wrogów twojej wiary. Zagajnik ten poświęcony jest Asztarte. Astarte? Asztarte, Isztar, Asztoret czy jakkolwiek inaczej zechcecie ją nazywać. Mnie osobiście najbardziej odpowiada fenicka nazwa. Zdaje mi się, że jest jeszcze jeden zagajnik Asztarte w tych stronach, na północnej ścianie zbocza. Co prawda nie mam na to żadnego dowodu, ale wierzę, że właśnie tutaj, niegdzie indziej, znajduje się prawdziwe i autentyczne miejsce kultu Asztarte. Tu, pośród tego gąszczu drzew odprawiano rytualne obrzędy. Rytualne obrzędy wyszeptała Diana Ashley. Jej oczy z rozmarzeniem wpatrywały się w dal. Ciekawa jestem, jak też mogły wyglądać. Nie cieszyły się pewnie dobrą sławą, zarychotał głośno kapitan Rogers. Myślę, że musiało to być niebyle co. Hajdon zdawał się nie zwracać na niego uwagi. Po środku zagajnika powinna być świątynia, powiedział. Nie chodzę tam, ale wyobrażani sobie, jak może wyglądać. W tym momencie weszliśmy na małą polankę. Po środku znajdowało się coś na kształt altany z kamienia. Diana Ashley spojrzała badawczo na Hajdona. To właśnie jest miejsce kultu Asztarte, powiedział. Jej świątynia. Wprowadził nas do środka. Gdzie na prostym hebanowym filarze spoczywała dziwna figurka przedstawiająca kobietę siedzącą na lwie. Na głowie miała rogi w kształcie księżyca. Asztarte Fenicjan, wyjaśnił Hajdon. Bogini księżyca. Bogini księżyca, wykrzyknęła Diana. Och, urządźmy dzisiaj wieczorem szalone party. Bal kostiumowy. Przyjdziemy tutaj, gdy wzejdzie księżyc i odprawimy rytuał ku czci Astarte. Poruszyłem się gwałtownie. Elliot odwrócił się szybko. Nie podoba się panu pastorowi ten pomysł, zapytał. Nie, nie podoba mi się, potwierdziłem poważnym tonem. Elliot spojrzał na mnie z ciekawością. Ależ to tylko żarty. Dick przecież nie wie na pewno, czy właśnie ten zagajnik był miejscem kultu starte. Tylko się domyśla i usilnie chce w to wierzyć. A zresztą choćby nawet To co? No cóż, roześmiał się z przymusem. Pastor nie wierzy przecież w takie rzeczy, prawda? Nie rozumiem, dlaczego duchowny powinien w to nie wierzyć. Ależ to należy już do prehistorii. Nie jestem tego taki pewny, powiedziałem w zadumie. Wiem tylko jedno. Niełatwo ulegam nastrojom, ale odkąd wszedłem między te drzewa, ogarnęło mnie przedziwne wrażenie, że zewsząd otaczają mnie jakieś złe moce, i poczułem grozę. Elliot niespokojnie spojrzał za siebie. Tak, jest tu jakąś dziwnie, przyznał. Chyba rozumiem, co pan pastor ma na myśli, ale sądzę, że to tylko gra naszej wyobraźni. A co pan uważa, doktorze Simons? Lekarz przez chwilę milczał, po czym odparł ze spokojem. Nie lubię tego miejsca. Nie potrafię określić dlaczego. Tak czy inaczej nie podoba mi się tutaj. W tym momencie podeszła do mnie Violet Mannering. Nie cierpię tego miejsca, krzyknęła. Nienawidzę. Chodźmy stąd. Ruszyliśmy naprzód. Reszta podążała za nami. Tylko Diana aż Ashley została w tyle. Odwróciłem głowę i zobaczyłem ją stojącą u świątynnego wejścia, wpatrzoną w figurę bogini. Dzień był niezwykle upalny i pomysł balu kostiumowego spotkał się z ogólną aprobatą. Zapanowała wesołość. Wszyscy szeptali po kątach i sekretnie szyli przebrania. Kiedy zeszliśmy się na kolację, świetnie się bawiliśmy, podziwiając stroje. Rogers i jego żona przebrali się za ludzi z epoki neolitu, co wyjaśniło nagłe zniknięcie dywaników sprzed kominka. Richard Hydon wystąpił jako fenicki żeglarz, a jego kuzyn jako herszt rozbójników. Doktor Simons został kucharzem. Lady Mannering przywdziała strój pielęgniarki. A jej córka Czerkiewskiej Branki. Ja ubrałem się w habit zakonnika, choć strój był nieco za ciepły na tak upalny wieczór. Diana Ashley zeszła ostatnia i cokolwiek rozczarowała nas wszystkich. Wystąpiła bowiem w nieforemnym czarnym dominie. Nieodgadniona. Oto jaka naprawdę jestem, rzuciła od niechcenia. A teraz siadajmy do stołu. Po kolacji wyszliśmy przed dom. Wieczór był ciepły i bezwietrzny. Właśnie wschodził księżyc. Spacerowaliśmy, rozmawiając, czas mijał niepostrzeżenie szybko. Jakąś godzinę później zdałem sobie sprawę, że nie ma wśród nas Diany Ashley. Z pewnością poszła się położyć, powiedział Richard Cajdon. Violet Mannering potrząsnęła przecząco głową. Ależ nie. Widziałam ją. Jak szła w tamtym kierunku jakieś piętnaście minut temu, wskazała kępę drzew rysujących się czarno w świetle księżyca. Ciekawe, co ona knuje, zainteresował się Hajdon. Założy się, że znów wymyśliła jakąś diablą psotę. Chodźmy zobaczyć. Ruszyliśmy gromadnie ciekawi, co też zrobiła panna Ashley. Ja jednak czułem dziwną niechęć do wkroczenia między tą zwartą masę ciemnych drzew. Coś silniejszego ode mnie zdawało się mnie powstrzymywać, mocniej niż kiedykolwiek ogarnęło mnie przekonanie o nieczystych mocach tego miejsca. Sądzę, że niektórzy z nas doznali takiego samego uczucia, ale nikt nie odważył się do tego przyznać. Drzewa rosły tak gęsto, że nie przedostawał się między nie blask księżyca. Słyszeliśmy różne dźwięki dokoła nas, jakieś westchnienia, szemranie. Było to niesamowite, ale zgodnie z postanowieniem trzymaliśmy się razem. Nagle wyszliśmy na małą polankę i stanęliśmy jak wryci. Na progu świątyni widniała migocąca postać spowita w przeźroczystą gazę, z dwoma rogami w kształcie księżyca nad masą ciemnych włosów. Mój Boże! Wykrzyknął Richard Haydon, a pot zrosił mu czoło. Ale Violet Mannering rzuciła. Przecież to Diana. Cóż ona zrobiła ze sobą? Wygląda tak dziwnie. Postać w drzwiach uniosła ręce. Zrobiła krok naprzód i zaintonowała przejmującym głosem. Jestem kapłanką Astarte, zanuciła. Strzeżcie się mego dotyku. Bo rękami swymi niosę śmierć. Przestań. Obruszyła się Lady Mamnering. Naprawdę przyprawiasz nas o Hajdon Haydon rzucił się w jej kierunku. Na Boga, Diano, jesteś wspaniała. Moje oczy przyzwyczaiły się już do światła księżyca i widziałem teraz wyraźniej. Violet słusznie zauważyła, że Diana wyglądała dziwnie. Jej twarz nabrała zdecydowanie orientalnego wyrazu, oczy zwęziły się i błyszczały jakimś okrucieństwem, a po ustach błąkał się uśmiech tak dziwny, jakiego nigdy jeszcze nie widziałem. Strzeż się, ostrzegła. Nie zbliżaj się do bogini. Jeśli ktokolwiek mnie dotknie, padnie martwy. Jesteś nadzwyczajna, Diano, wykrzyknął Sir Richard. Ale przestań już. Tak czy inaczej, nie podoba mi się to wszystko. Ruszył ku niej po trawie, a ona wyrzuciła przed siebie ramię gwałtownym gestem. Zatrzymaj się, krzyknęła. Jeszcze krok, a czarodziejska moca starte porazić się śmiercią. Richard Haydon roześmiał się i przyspieszył kroku, gdy ni stąd ni zowąd zawahał się na moment, potem jakby się potknął i runął jak długi. Nie wstał z miejsca, gdzie upadł. Niespodziewanie, Diana zaczęła się histerycznie śmiać. Zabrzmiało to przerażająco w ciszy nocnej. Elliot rzucił się naprzód. Dość już tego krzyknął. Wstawaj, Dick, wstań. Ale Richard Haydon leżał nadal bez ruchu. Elliot podbiegł do niego, przyklęknął obok i powoli odwrócił ciało. Pochylił się nad Richardem, wpatrując się w jego twarz. Potem podniósł się gwałtownie z klęczek. Doktorze, wyszeptał przejmującym głosem, chwiejąc się lekko na nogach. Doktorze, na miłość Boską, proszę tu podejść. On chyba nie żyje. Doktor Simon podbiegł, a Elliot podszedł do nas bardzo wolno. Nie rozumiałem, dlaczego patrzy ciągle na swoje ręce. W tym momencie Diana krzyknęła dziko. Zabiłam go. Och, mój Boże! Nie chciałam przecież, a jednak on nie żyje. Po czym padła jak martwa na ziemię. Zemdlała. Pani Roger wykrzyknęła. Och, chodźmy z tego okropnego miejsca! Zawodziła płaczliwie. To straszne. Elliot ścisnął mnie za ramię. To niemożliwe, wymamrodał. Mówię księdzu, to niemożliwe. Człowiek nie może zginąć w taki sposób. To, to sprzeczne z jakimikolwiek prawami natury. Próbowałem go uspokoić. To można wytłumaczyć. Pański kuzyn musiał mieć ukrytą wadę serca. Podniecenie i szok. J. przerwał mi w połowie zdania. Ksiądz nie rozumie. Powiedział. Podniósł ręce do moich oczu, a ja spostrzegłem, że są czymś poplamione. To nie szok zabił Dika. Pchnięto go nożem w serce, ale tego noża nigdzie nie ma. Patrzyłem na niego z niedowierzaniem. W tym momencie doktor Simon skończył oględziny ciała i podszedł do nas. Był blady i trząsł się cały. Czy myśmy powariowali? Wyszeptał. Cóż to za miejsce, jeśli może się tu zdarzyć coś takiego? A więc to prawda. Doktor potakująco skinął głową. Taka rana powstaje po zadaniu ciosu długim, cienkim sztyletem. Ale tutaj nigdzie nie ma tego rodzaju broni. Spojrzeliśmy po sobie. A może jest? Rozpaczliwie rzucił LLJ Hajdon. Może wypadł z rany i leży gdzieś w trawie Sprawdźmy Na próżno jednak szukaliśmy Nagle Violet Mannering powiedziała Diana miała coś w ręce, co wyglądało jak sztylet Widziałam, jak błyszczy, gdy groziła się Richardowi Elliot z powątpiewaniem potrząsnął głową Nie podszedł przecież na tyle blisko, by mogła go pchnąć w ręce nic nie trzyma, oświadczyła Lady Mannering, gdy schyliła się nad leżącą na ziemi dziewczyną. Na trawie też nic nie ma. Jesteś pewna, że go widziałaś, Violet? Doktor Simons podszedł do zemdlonej Diany. Musimy przenieść ją do domu. Rogers, może nam Pan pomóc? Ruszyliśmy w stronę budynku, niosąc nieprzytomną dziewczynę. Następnie wróciliśmy po ciało Sir Richarda. Pastor zamilkł i rozejrzał się po zebranych. Po chwili podjął opowieść. Dziś, dzięki detektywistycznej literaturze, lepiej się ludzie orientują, co należy robić w takim wypadku. Każdy urwis z ulicy wie, że ciało należy pozostawić w pozycji, w jakiej zostało znalezione. Ale my wówczas nie mieliśmy o tym pojęcia i przenieśliśmy zwłoki Hajdona do jego sypialni. Kamerdynera zaś posłaliśmy po policję na posterunek oddalony około dwunastu mil od domu. Wkrótce potem Elliot odciągnął mnie na bok. Niech pan posłucha, powiedział. Wracam do zagajnika. Muszę znaleźć ten sztylet. Nie daje mi to spokoju. O ile w ogóle użyto jakiejkolwiek broni. Powiedziałem z powątpiewaniem. Schwycił moje ramię i potrząsnął gwałtownie. Nabił sobie wielebny głowę tymi przesądami, że śmierć Richarda jest nadprzyrodzona. Cóż, wracam tam, by odkryć prawdę. Byłem dziwnie przeciwny postanowieniu Elliot'a. Robiłem, co było w mej mocy, by odwieść go od tego zamiaru, ale bez rezultatu. Sama myśl o tym gęstym pierścieniu drzew napawała mnie lękiem. Czułem, jak coś ostrzega mnie przed dalszymi nieszczęściami. Ale Elliot był uparty. Sądzę, że sam bał się również, ale nigdy nie przyznałby się do tego. Odszedł zdecydowany dotrzeć do sedna tajemnicy. To była okropna noc. Nikt z nas nie spał, nikt nawet nie próbował zasnąć. Gdy przybyła policja, Otwarcie uznała całą historię za niewiarygodną. Policjanci bardzo chcieli przesłuchać Dianę Ashley, ale najpierw musieli to uzgodnić z doktorem Simoncem, a ten odrzucił ich żądanie z całą stanowczością. Panna Ashley odzyskała już przytomność, ale spała po zażyciu środka nasennego, który jej zaaplikował. W żadnym wypadku nie wolno jej było niepokoić aż do następnego dnia. Nikt nie spostrzegł nieobecności Eliota. Dopiero na zajutrz, około siódmej rano, doktor Simons zapytał o niego, gdy wyjaśniłem, gdzie Elliot poszedł. Twarz doktora spochmurniała. Wolałbym, żeby tam nie szedł. To wielka nieostrożność z jego strony, rzekł z troską w głosie. Nie sądzi pan chyba, że mogło mu się stać coś złego? Mam nadzieję, że nie. Ale uważam, że lepiej będzie, jeśli pójdziemy sprawdzić. Wiedziałem, że doktor ma rację, ale musiałem zebrać wszystkie siły, aby odważyć się na wykonanie tego zadania. Wyruszyliśmy obaj i jeszcze raz weszliśmy w grupę drzew skażoną złymi mocami. Zawołaliśmy na Elliota dwukrotnie, ale nikt się nie odezwał. W jakieś dwie minuty później dotarliśmy do polanki która wyglądała upiornie w świetle wczesnego poranka. Sajmond złapał mnie nagle za ramię, a ja wydałem zduszony okrzyk. Ostatniej nocy w świetle księżyca widzieliśmy tu zwłoki człowieka leżące twarzą do ziemi. Teraz, w świetle poranka, ten sam widok ukazał się naszym oczom. El Haydon leżał dokładnie tam, gdzie przedtem spoczywało ciało jego kuzyna. Boże mój, szepnął Simon. I ten także. Podbiegliśmy obaj do leżącego. Był nieprzytomny, ale oddychał słabo. Tym razem nie było wątpliwości, co spowodowało tragedię. W ranie tkwił długi sztylet z brązu o wąskim ostrzu. Na szczęście dostał w ramię, nie w serce orzekł doktor. Słowo daje Nie wiem już, co o tym myśleć. W każdym razie żyje i będzie w stanie powiedzieć nam, co się stało. Ale tego właśnie Eliot Haydon nie mógł zrobić. Jego wyjaśnienia były bardzo niepewne. Gdy przyszedł wieczorem, daremnie szukał sztyletu. Na chwilę przystanął w pobliżu świątyni i wtedy właśnie odczuł, że ktoś mu się przygląda z pomiędzy drzew. Walczył z tym wrażeniem, ale nie był w stanie go odpędzić. Poczuł jakiś dziwny, zimny powiew który zdawał się dobywać nie z pomiędzy drzew, ale z wnętrza świątyni. Odwrócił się w tę stronę. Ujrzał małą postać bogini i pomyślał, że doznaje złudzenia optycznego. Postać ta coraz bardziej rosła. Potem uczuł coś, jakby uderzenie i, padając, zapamiętał piekący ból w lewym ramieniu. Sztylet został rozpoznany. Był identyczny jak ten, który odkopano w kurhanie na wzgórzu i który kupił Sir Richard. Nie wiedziano jednak, gdzie był przechowywany, w domu czy w świątyni. Zdaniem policji tak wówczas, jak i zapewne dzisiaj, Richard Haydon został zabity przez pannę Ashley. Wszyscy jednak jako naoczni świadkowie zeznaliśmy, że nie mogła absolutnie tego zrobić, gdyż Sir Richard stał około trzech metrów od niej. Policja nie miała żadnych szans, by oskarżyć ją o to morderstwo. Tak więc śmierć mego przyjaciela pozostała zagadką. Zapanowała cisza. Wydaje mi się, że niewiele jest tutaj do powiedzenia przerwała milczenie Joyce Lempriere. To wszystko jest straszne i niesamowite zarazem. Czy pan, pastorze, zna wyjaśnienie tego zdarzenia? Starszy pan przytaknął. Tak, znam wyjaśnienie, o ile można to tak nazwać. Jest nieco dziwne, ale i tak nie tłumaczy wszystkich aspektów tej sprawy. Brałam udział w seansach spirytystycznych i możecie mówić, co chcecie, ale przedziwne rzeczy mogą się wydarzyć. Przypuszczam, że można by to przypisać w hipnozie. Dziewczyna rzeczywiście poczuła się kapłanką Astarte i, jak sądzę, w jakiś sposób musiała zabić Hajdona. Być może rzuciła w niego sztyletem, który panna Mannering widziała w jej ręce. Albo mogła to być Dzida, poddał myśl Raymond West. Ostatecznie księżyc nie świeci bardzo jasno. Mogła trzymać w ręce coś w rodzaju włóczni i pchnąć Hajdona z odległości około trzech metrów. A później zadziałała zbiorowa psychoza. To znaczy, wszyscy byli niejako przygotowani psychicznie. By ujrzeć coś nadprzyrodzonego, i tak właśnie zobaczyliście tę śmierć. Oglądałem wiele pomysłowych sztuczek z nożem w Miluzik Hallach, dorzucił komisarz. Przypuszczam, że jest możliwe, by ktoś ukryty w gąszczu drzew rzucił nożem lub sztyletem z wystarczającą siłą i precyzją, zakładając oczywiście, że był to zawodowiec. Przyznaję, że brzmi to nieco fantastycznie, ale wydaje mi się, że jest to jedyne prawdopodobne rozwiązanie. Pamiętacie, że druga ofiara wyraźnie czuła, że jest obserwowana przez kogoś z pomiędzy drzew. I nie należy się wcale dziwić, że relacje świadków co do sztyletu w ręce panny Ashley są rozbieżne. Gdybyście mieli moje doświadczenie zawodowe, wiedzielibyście, że zeznania pięciu świadków tego samego wydarzenia mogą się różnić tak bardzo, iż trudno wprost w to uwierzyć. Pan Peterik odkaszlnął. Najwidoczniej zamierzał zabrać głos. Wydaje mi się, że wszystkie nasze dociekania pomijają jeden zasadniczy fakt, co się stało z bronią. Panna Ashley nie mogłaby pozbyć się dzidy stojąc pośrodku pustej przestrzeni. Gdyby zaś morderca ukryty między drzewami rzucił nożem, to powinien tkwić on w ranie, gdy odwrócono ciało. Uważam że powinniśmy odrzucić te dalekosiężne rozważania i skoncentrować się raczej na faktach, które są nie do podważenia. A dokąd nas te suche fakty prowadzą? No cóż, jedno wydaje się oczywiste. Nikogo blisko ofiary nie było, tak więc jedyną osobą, która mogła zabić, był on sam. Po prostu samobójstwo. Ale dlaczego? Ulicha miałby pragnąć śmierci? Nie dowierzał Raymond. Adwokat odkaszlnął ponownie. To jeszcze jeden domysł do rozpatrzenia. Ale teraz nie chcę o tym mówić, bo nie to stanowi dla nas problem, ale sposób, w jaki został zabity. Moim zdaniem jego śmierć tylko tak można wyjaśnić, bo w siły nadprzyrodzone absolutnie nie wierzę. Dźgnął się sam, a padając wyszarpnął nóż z rany i odrzucił go między drzewa. Sądzę, że tak właśnie się to stało, choć mam pewne wątpliwości, czy było to fizycznie możliwe. Nie chcę mówić, że jestem pewna, zabrała głos panna Marple. To wszystko jest jednak tak pogmatwane. Ale przeróżne rzeczy się zdarzają. Na przykład, zeszłego roku podczas garden party u pani Sharple i pewien człowiek, który oznaczał numerami pole golfowe, potknął się o jeden z nich i upadł. Stracił przytomność i nie mógł przyjść do siebie przez dobrych pięć minut. Dobrze, droga ciociu, rzekł Raymond uprzejmie, ale nie został pchnięty nożem, prawda? Oczywiście, że nie, kochanie, cierpliwie wyjaśniła panna Marple. O to właśnie chodzi. Według mnie jest tylko jedno wytłumaczenie, jak biedny Sir Richard został pchnięty sztyletem. Zastanawia mnie jednak, o co mógłby się potknąć. Pewnie był tam jakiś wystający korzeń drzewa, a on go nie zauważył, wpatrzony w dziewczynę. Zresztą przy świetle księżyca można potknąć się o cokolwiek. Powiedziała pani, że tylko w jeden sposób można wytłumaczyć śmierć Richarda Hajdona, rzekł pastor, patrząc na nią z zaciekawieniem. To jest tak przykre, że nie chcę nawet myśleć o tym. On był praworęczny, prawda? Nie mógł być mańkutem, bo przecież zranił się w lewe ramię. Zawsze tak bardzo współczułam biednemu Jackowi Baynesowi. Podczas wojny przestrzelił sobie stopę i to po bardzo ciężkiej bitwie po taras. Powiedział mi o tym, gdy odwiedziłam go w szpitalu, i tak bardzo się tego wstydził. Spodziewam się, że L.J. Haydon niewiele zyskał przez popełnienie tak okrutnej zbrodni. J. aż krzyknął ze zdumienia. Uważasz, Ciociu, że to on? Nie sądzę. By ktokolwiek inny mógł to zrobić, panna Marple najwyraźniej dziwiła się jego zaskoczeniu. To znaczy, jest to zupełnie oczywiste, gdy odrzuci się tę całą aurę niesamowitości roztoczoną wokół pogańskiej bogini, a weźmie pod uwagę wyłącznie fakty. Jak to trafnie ujął pan Peterik. Elliot podbiegł pierwszy do Richarda i odwrócił ciało, a wtedy oczywiście sam był odwrócony plecami do reszty towarzystwa. A będąc w przebraniu rozbójnika z pewnością miał przy sobie jakąś broń. Pamiętam, że jako młodej dziewczynie zdarzyło mi się tańczyć na balu kostiumowym z hersztem rozbójników, i nie możecie sobie wyobrazić, jak uwierały mnie noże i sztylety, które mój partner miał przypięte do pasa. Wszystkie oczy zwróciły się z niemym pytaniem na pastora Pendera. Poznałem prawdę pięć lat po tej tragedii. Wyznana została w liście, który napisał do mnie El Haydon. Wyobrażał sobie zawsze, jak przyznał, że ja byłem jedyną osobą podejrzewającą go o zbrodnie. Wyjaśnił, że tamtej nocy opanowała go gwałtowna pokusa. On również kochał Dianę Ashley ale nie miał u niej żadnych szans jako biedny adwokat pracą zarabiający na życie. Pozbywając się Sir Richarda i dziedzicząc po nim tytuł i majątek widział przed sobą wspaniałą przyszłość. Sztylet wysunął mu się z zapasa, gdy uklęknął przy ciele i zanim zdążył pomyśleć, wbił go w pierś kuzyna, po czym na powrót schował. Później sam się zranił w ramię, by odwrócić od siebie podejrzenia. Ten list napisał do mnie w przeddzień wyprawy na biegun południowy, na wypadek, jak zaznaczył, gdyby nigdy nie miał z niej wrócić. Nie sądzę jednak, by jechał tam z zamiarem powrotu. Jak słusznie zauważyła panna Marple, zbrodnia nie przyniosła mu szczęścia. Przez te pięć lat przeżyłem piekło, pisał w swym liście, i mam nadzieję, że przynajmniej umierając z honorem zdołam odpokutować za swą zbrodnię. Pastor umilkł. I rzeczywiście zginął z honorem, przerwał ciszę komisarz. Zmienił pan wprawdzie nazwiska w swym opowiadaniu, pastorze, ale myślę, że wiem o kogo chodzi. Jak już powiedziałem na wstępie, nie uważam, by wyjaśnienie faktu śmierci objęło wszystkie aspekty tej sprawy. Nadal sądzę, że musiały istnieć w tym miejscu jakieś siły nieczyste, które pchnęły Elliota do zbrodni. A ja do dzisiejszego dnia nie mogę myśleć o świątyni Astarte bez dreszczu, grozy. Koniec. Czytał Jacek.